przygotowujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kwadratów o wymiarach około, to nie musi być 6 cm, to może być 7, 8, ale takie przykładowe wymiary podaję. 6, 9, 11, 15 i 21 cm w innym kolorze. Zabieramy się do roboty. Składamy bok do boku jakimś plastikowym narzędziem, żeby sobie pomóc. Drugi bok. Wracamy z tą wypukłą do góry. Teraz do roku. Składamy w ten sposób. I teraz robimy takie zgięcie. Wyprostowujemy. Następnie pokażę może to jeszcze raz. W ten sposób i równy. Jeżeli coś tam nam się nie układa, możemy sobie pomóc jakimś narzędziem to wypchać. Tak. I zostało nam jeszcze jedno skrzydełko. I w zasadzie to jest wszystko. Teraz obrócimy sobie to tak jest góra i za pomocą spinaczy nic nie będziemy tutaj kleić, tylko zepniemy te boki. Jeden bok. Tak powstaje nam w ten sposób pierwszy poziom choinki.
ten sam sposób wykonujemy pozostałe. Raz, dwa, dwa. Dwa jeszcze poziomy. Dwa kwadraty jeszcze zielone, tak zrobimy. I mamy już dwie. Jak to połączyć? Nie używamy kleju. Teraz wykorzystamy te nasze wystające części do wsunięcia probek. O. To jest w ten sposób. Raz. Następnie musimy to po prostu ułożyć. Inaczej nie będą widoczne, a tak się nam tworzy właśnie choinka.
To jest papier metalizowany, nawet widać, że mi się ręce brudzą od niego, ale myślę, że efekt będzie za to ładny. I bierzemy się za kolejne. Kolejny element gotowy. Teraz zrobimy jeszcze końcówkę, wierzchołek, ale troszkę inaczej. I musimy jeszcze zrobić pień. Wierzchołek robimy trochę inaczej. Zaginamy najpierw po przekątnych.
Teraz tuż boku. Zawinamy w ten sposób. I analogicznie jak poprzednich będziemy wyciskać te nasze szołki. O, tak. Jeden prostujemy, żeby się łatwiej robiło. Następny pomagamy sobie jakimś narzędziem, żeby to wnętrze uwypuklić. Jest trudne. Jak jest twardy papier, jak jest miękki, to dość to lekko wychodzi. Prostujemy, żeby nam się łatwiej robiło. Zostały nam jeszcze dwa pieszołki, czyli jeden. Jeszcze jeden, to jest chyba ten. O. I mamy wieszołek gotowy. Teraz już formujemy w ten sposób to, co ostatnio robiliśmy. Teraz tylko po prostu należy to ładnie ułożyć, tak, o, w ten sposób. Teraz to już bez spinaczy, bo to nie zmieszczą nam się, ułożymy to w naszej choinki, czyli tak, jeden. Trzeci. Czwarty. Teraz to staramy się wsunąć trochę niżej. O, tak. Ostatnio chodziło nam właśnie o to, żeby troszkę uzyskać inny efekt, żeby podkreślić szczyt. O. I to mamy, może jeszcze się to troszkę uda mocniej gdzieś wcisnąć. Dobra, i tu mamy w zasadzie choinkę gotową, ale przydałoby się, żeby miała jakąś nogę, podstawkę. Zrobimy ją z innego koloru tektury. Została nam jeszcze do zrobienia, została właściwie pień czy podstawka. Robimy do boku.
Nie robimy na szczę. Każdy element choinki składa się w ten sam sposób. Teraz musimy formować nasz pilnik w taki sposób, że zaginamy do środka. Raz, z drugiej strony to samo, dwa. Teraz to też do środka. Trzy. Trudność w robieniu tego wszystkiego polega na doborze materiału, bo jak jest twardy materiał, troszkę więcej trzeba poświęcić na dokładność, tak? Teraz to kawałek formujemy, o. Raz. Dwa. Trzy. Powstaje nam taka oto podstawa, którą w analogiczny sposób raz, dwa, i choinka gotowa. Można ją przyozdobić jakimiś cekinami imitującymi bombki lub w ten sposób można zrobić z całkiem innego materiału. Te wycięcia możemy wykorzystać do włożenia jakiegoś elementu w ten sposób. Zagiąć, wtedy możemy to zdobić, czy jakichś pisiorków, czy czegokolwiek. Tak wyglądają choinki. Dziękuję za uwagę.